Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Gomson, a to jest piąty materiał kariery Legio Warszawa. W dzisiejszym materiale zobaczcie dwa spotkania. Pierwsze wyjazdowe mecz z Górnikiem Łęczną, no i jedna ósma finału Pucharu Polski z Zawisza Bydgoszcz. Gramy bodajże u siebie, a nie, gramy w Bydgoszczy, przepraszam. Czyli dzisiaj dwa spotkania wyjazdowe. Zobaczymy, w poprzednim odcinku były dwa spotkania u siebie, to teraz tak dla odmiany dwa wyjazdowe. Dobra, tak wygląda nasz wyjściowy skład. No i lecimy. Nikolić do Jadłowca. Jadłowiec rzutka. Minimalnie jeszcze. Aj, nic nie wyszło. Do Chlouszka, ten do Nikolicia i Nikolić ładnie zwaleja. I tak jest, kolejna wrzutka, ale znowu dobra interwencja Cierzniaka. Jakoś dziwnie ci zawodnicy rozgrywają tą piłkę. Na nasze szczęście. I piłkę do Hamalainena, ten do Nikolicia. Nikolić, Hamalainen, Guilherme! Jest! 20 minuta, legioniści wychodzą na prowadzenie. Brawo, Michał Kucharczyk, ładne odebranie. Kucharczyk sam, ale kuchy jak to kuchy. Trafił, ale widną bramkę. Leandro groźnie wchodzi w nasze pole karne, strzela, ale niecelnie. Nemanja Nikolić, aj. Hamalainen do Guilherme. Nikoli, aj. Teraz byłaby asysta Nikolicia i gol Hamalainena, ale teraz błąd i mamy 2-0. Dobra czujność naszego napastnika i podwyższamy na 2-0. Karol Linetti. Linetti strzał, ależ bramka. Ależ bramka, ja pierdzielę. Brawo Karol, to jest to. Na boisku pojawili się już zmiennicy. Nie spodziewałem się, że będziemy wygrywali aż 3-0. Teraz groźna akcja Łęcznej, ale nadal zero skuteczności. Mamy koniec spotkania, wygrywamy gładko 3-0. Właściwie tutaj zawodnicy z Łęcznej, no może mieli dwie takie sytuacje, kiedy naprawdę było gorąco pod naszym polem karnym, ale tak to... No nic. No zobaczcie, to było Świerczoka. Tutaj to naprawdę mógł on spokojnie podwyższyć wynik swojej drużyny, no ale jeszcze nie wyszło. Jeszcze zobaczymy gola Karola. To jest naprawdę piękna, osobista akcja. Boom. Zachował się jak jakiś rasowy napastnik. Jeszcze szybkie zmiany i tak wygląda nasz skład na bydgoską Zawiszę. Kamiński. Ale tutaj Pazdan, szybka reakcja. Pierwsza akcja w tym meczu w 10 minucie. Zawisza ma tutaj rzut rożny i zobaczymy, jak to się potoczy. Brawo. Groźnie teraz Zawisza. I w 25 minucie tracimy pierwszą bramkę. No troszeczkę się tutaj rozbrykali zawodnicy z Bydgoszczy i wpakowali nam bramkę w 25 minucie. Bereszyński. Jezu, gdzie on pograł? Aj. Chociaż jeszcze Karol Linetti i... Linetti minimalnie. Kopczyński strata. Groźnie podanie do Gajewskiego. Zmęczony Bereszyński. No i 2-0. Dostajemy w dupę 2-0. No nieźle. Ale powiem wam, że to wina moim zdaniem Kopczyńskiego, bo ta akcja właśnie od niego się zaczęła. Więc nie ma co mu dawać szans. Pójdzie na wypożyczenie chłopak. Wow, groźnie ponownie Zawisza. Jeszcze tutaj powinni też zdobyć bramkę moim zdaniem, ale
Jeszcze tutaj Karol faulowany. Dobra, zmieniam pada, bo to nie ma co. No dobra. I jeszcze tutaj jest, jest 2 do 1. Gdyby ta akcja została przerwana, to byłby faul na Karolu. Zobaczcie tutaj. Jeszcze podanie do Priowicza. Piłka odbita i Guilherme tutaj na spokojnie po ziemi umieszcza piłkę w bramce i mamy 2 do 1. Wow, 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 wow. Lewczuk podanie do Priowicza. Ależ mu ten obrońca ładnie wysunął piłkę spod nóg. Bo myślę, że spokojnie byłoby teraz 2 do 2. Jeszcze się nie skończyło to spotkanie. Jeszcze pas dan i ja pierdziu, teraz Prio przecież mógł to dobić. Bereszyński, jeszcze Linety. Guilherme wrzuca. Jest! Jest! Cieżniak! Proszę państwa. Jakie proszę państwa, ludzie, co tutaj się dzieje? Cieżniak zdobywa bramkę tutaj na remis w doliczonym czasie gry. Brawo Cieżniak. Zrobił to samo co bramkarz albo Krakowi, albo Termaliki, już nie pamiętam, w tamtym sezonie. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Gramy dalej. No i mamy dogrywkę. Nie wiem jak to się stało. Przegrywaliśmy 2 do 0, już myślałem, że nie damy rady. A tu boom, niespodzianka. Czekajcie, Jodłowiec grał, tak, już prowadziliśmy 3, już nie możemy prowadzić Nikolicia. No i Prio musi sobie poradzić. Myślę, że zagramy teraz defensywnie, a w drugiej połowie najwyżej dociśniemy. Michał Kucharczyk. Kucharczyk. Kucharczyk, Boże, nigdy już nic więcej nie strzelam, mogłem podać do Priowicza. To była kluczowa akcja w tym meczu. Ale no nic, wolałem się, wiecie, strzelić. No jak zawsze. Kucharczykiem. Fatalnie to wyszło, no. Teraz groźnie. Jezu, jaki fart. Jeszcze był spalony. Rzuty karne. To jest loteria. To nie wiadomo, czy wygramy, czy nie. No ale zobaczymy. Zresztą możecie sami porównać po tym, co ostatnio się stało z naszą reprezentacją, no. Szczerze mówiąc, myślę, że bezproblemowo mogliśmy zagrać w finale. I zasługiwaliśmy nawet na ten finał. No ale no dobra, karne to karne, będzie walić w prawo. A jednak w lewo, ale spudłował. No to my walimy w to samo, o nie, my walimy w środek. I gol. Tutaj, tu będzie gdzieś, tak mi się wydaje i... Tak jest. Jak on to obronił? Brzyski na spokojnie w lewo. Uwaga, teraz może być góra. Chociaż nie, lewo będzie. Aj, prawo. Wow, 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 przestrzeli. Mówiłem. Ten będzie w lewo. O. Bum. A jednak środek. Igor Lewczuk w prawo. Bezproblemowo. Czy on to trafi, czy nie? Myślę, że to trafi, chociaż może w lewo się będzie rzucać na pewno. I... Aj. Priowicz. Trzeba to skończyć. I kończymy to strzelając z prawy róg. Lewica zagrała dobry mecz, graliśmy 120 minut. I myślę, że w ogóle niepotrzebnie odpuściliśmy te dwie bramki. Bo tak to byśmy wygrali gładko te 2-0 albo nawet 1-0. Nie byłoby żadnego problemu, a tak to ciągnęliśmy przez 120 minut. I nasi zawodnicy są ponownie zmęczeni. I pewnie w tym meczu ligowym, co teraz będzie, to na pewno stracimy jakieś punkty. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, 15 strzałów, w tym 10 celnych. Tak to wygląda. Nikt się na razie nie rozwinął chyba, chociaż nie wiem, już nie pamiętam. No ale dobra, dziękuję wam za obejrzenie, do usłyszenia, na razie.